Dla mnie prywatnie to zaangażowanie dzieci jest takim motorem, że warto tutaj przychodzić. Myślę, że dzieciaki dowiedziały się dzisiaj bardzo ciekawych rzeczy o nie tylko tych niskich temperaturach, ale również o takich spożywczych aspektach, takich naturalnych rzeczach jak chłodnictwo, no bo w domu używamy wszyscy chłodziarek, więc na pewno każdy ze słuchaczy dzisiaj wyniósł dla siebie ciekawe informacje z doświadczeń i z części teoretycznej. A aktywność ich była dzisiaj naprawdę zaskakująca, jeszcze lepiej niż zeszłym razem. Ja jestem zachwycony tą aktywnością dzieciaków. Podobało mi się samo przedstawienie wykładu oraz wszystkie eksperymenty, dlatego że były ciekawe i mają praktyczne zastosowanie. Wrażenia były takie, że para wodna była bardzo zimna i wyglądała jak zadymiarka. Bardzo był fajny. Ja ogólnie lubię doświadczenie z ciekłym azotem i te wybuchy, zamrażenia i na przykład wbijanie bananem gwoździa było naprawdę satysfakcjonujące i bardzo fajne. Dziękuję. Najbardziej mi się podobało to, jak wsadzali tą rękę tak do azotu. Dlaczego ci się to podobało? No bo był azot i po prostu to też jest ogólnie fajny pierwiastek chemiczny, z którym można robić bardzo fajne rzeczy też ogólnie. Eksperymenty, doświadczenia.